Poranek Radia TOK FM. Teraz jest 46,5 minuty po 7. Jest już z nami Jacek Rostowski, profesor Jacek Rostowski, minister finansów. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Dzisiejszy dziennik przynosi na pierwszej stronie dwie informacje. Jedna, że ustawa reprywatyzacyjna została wstrzymana, prace w rządzie, a druga, że blisko jest podatek bankowy. Prawdaż to? Jeśli chodzi o podatek bankowy, to tak. Mamy nadzieję w przyszłym tygodniu tą ustawę wysłać do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Jaki to będzie podatek? W dwóch no właśnie, to nie będzie tak naprawdę podatek, bo to będzie opłata, która będzie szła na fundusz rekapitalizacyjny, który pozwoli nam kosztem tego funduszu, a nie kosztem podatnika, ratować banki. Oczywiście nie z korzyścią dla akcjonariuszy, tylko z korzyścią dla klientów tych banków. A czym banków. To się będzie różniło od bankowego funduszu gwarancyjnego? Bankowy fundusz gwarancyjny bezpośrednio wypłaca depozytariuszy, deponentom, osobom, które mają pieniądze w banku, ale bardziej efektywny sposób i to wiele krajów to udowodniło, szczególnie Szwecja na początku lat 90. jest wzmacnianie kapitału banku, tak aby ten bank mógł dalej funkcjonować i mógł być potem przejęty, ponownie sprywatyzowany. Czyli żeby nie padał? Żeby nie padał, tylko żeby przechodził przez to. Kapitał jest użyty po to, żeby utrzymać jakby ten bank w stanie funkcjonowania, a ten fundusz może doinwestowywać, czy zwiększyć kapitał takiego banku. I jak wysoka byłaby ta opłata? No ta opłata będzie relatywnie skromna, na podobnym poziomie jak w innych krajach Unii Europejskiej. Chodzi tak naprawdę czyli o ile to jest, panie ministrze, mniej więcej? No to jak jakiś to będzie, procent od czegoś, to co jest, pan proponuje? To jest relatywnie skromny procent od pasywów niezabezpieczonych już w BFG i to powinno także wzmocnić jakby bezpieczeństwo systemu bankowego, bo mniej będą się banki finansowały na rynku hurtowym. Ale jeśli mogę, Polska miała naprawdę, ma silny system bankowy, dzięki, to też odegrało dużą rolę w tym, że ten kryzys mniej dotknął Polskę niż inne kraje i chcemy zapewnić, żeby na przyszłość, żebyśmy mieli dodatkowe zabezpieczenie tego kluczowego elementu gospodarki. Banki straszą, że to utrudni dostęp do kredytów i je podraży i tak dalej? No, pan, każda forma ubezpieczenia trochę kosztuje. Myślę, że jak widziało się, że na tej autostradzie rozwoju gospodarczego były dramatyczne karambole, to lepiej i trochę mniej szybko jeździć i trochę bardziej się ubezpieczyć. Jak w tej piosence, lepiej teraz trochę wydać, by w przyszłości uniknąć przykrości. Dokładnie. Panie ministrze, no dobrze, a ustawa reprywatyzacyjna, to prawda, że ona jest wstrzymana w rządzie? To pan by musiał to pytanie zadać ministrowi skarbu. Ja wiem, że jest pewien problem z tą ustawą. Problem polegający na tym, że ona ma wypłacić zadośćuczynienie osobom, które zgadzają się na coś takiego, ale osoby, które uważają, że lepiej dojdą swoich praw drogą sądową, w żaden sposób nie można im nie może ona zabrać im prawo do tego, żeby poszli taką ścieżką. I skutek taki będzie, wydaje mi się, że to zupełnie łatwo można to wywnioskować, że ci, którzy mają słabo udokumentowane roszczenia, sięgną po to zadośćuczynienie, co będzie dość drogie, a ci, którzy mają silnie udokumentowane roszczenia i tak pójdą drogą sądową, więc nie wydaje mi się, żeby to dla przyszłego podatnika było specjalnie dobrym rozwiązaniem. Czyli trzeba wrócić do zastanawiania się nad tym, jak tą
jak tę ustawę przeprowadzić, bo ona jest tak czy inaczej w jakiejś formie konieczna, prawda? Ja myślę, że mamy system, który pozwala na odzyskanie mienia wtedy, kiedy tytuł jest dobrze udokumentowany. I nie ma sposobu, żeby od tego odejść. I zmiany są niepotrzebne. Ja nie mówię, że nie są potrzebne, ale powstały wątpliwości w kontekście tej konkretnej ustawy i tego konkretnego mechanizmu. Panie ministrze, za 3 godziny w Belwederze zacznie się bardzo oczekiwana debata ekspercka na temat OFE, na temat zmian w OFE. Czego się pan spodziewa po tej debacie? Bo pan będzie tam reprezentował rząd, jak już się domyślamy, tak? Zostałem zaproszony i przypuszczam, że będzie to bardzo ciekawa debata. Debata nie będzie przed kamerami, ale będą tam obecni wybitni komentatorzy, tacy jak pan, jeśli dobrze rozumiem. Bardzo dziękuję. Eksperci różnej maści, którzy mają różne opinie na ten temat. I myślę, że taka debata, tak główny cel tej debaty jest panu prezydentowi przybliżyć główne kwestie sporne i żeby mógł sobie wyrobić opinię na temat tak ważnej reformy, tak Leszek ważnej Balcerowicz naprawy. Będzie? Jeśli dobrze rozumiem, to będzie, tak. Czyli to będzie pierwsze starcie. A nie myślę, że będzie starcie, bo strona rządowa oczywiście będzie, ale będzie to głównie debata między ekspertami. Czy jaka będzie pańska rola w tej debacie? Czy pan to jest jakoś To znaczy zalany? Strona rządowa przedstawi ustawę i potem po debacie będzie komentowała niektóre z wystąpień, o ile powstanie taka potrzeba. A po debacie to będzie o której? Miałem na myśli w ramach debaty, ale pod koniec debaty, a podsumowanie będzie samego pana prezydenta. Jest jakiś timing tego? Dokładnego timingu nie wiem. Wiem, że nie będzie to krótka debata. Ale strona rządowa, Pałac Prezydencki chce bardziej wysłuchać głosów eksperckich niż głos rządu, mimo że oczywiście rząd będzie i w naturalny sposób musi być, bo debata, w której rząd będzie przedstawiał swoje racje, będzie miała miejsce oczywiście w Sejmie. No i ma miejsce już od wielu miesięcy w mediach. Panie ministrze, czy to znaczy, że nieprawdziwe są informacje, które są w dzisiejszych mediach, że pan prezydent, pan premier i pan marszałek Sejmu porozumieli się w sprawie tych zmian, że już jest konsensus? To znaczy, że pan prezydent jeszcze nie ma wyrobionego stanowiska? Czy ja nie wiem, to naprawdę jest... A pan nie jest w kontakcie, rząd nie jest w kontakcie z Pałacem Prezydenckim w tej sprawie? Czy rząd jest w stałym kontakcie z Pałacem Prezydenckim? Myślę, że ogólnie jest dość szeroki konsensus, ale to bynajmniej nie znaczy, że prezydent nie powinien wysłuchać głosów wybitnych ekspertów. I myślę, że to jest bardzo słuszne, że tak chce zrobić. Panie ministrze, debata pańska z Leszkiem Balcerowiczem staje się realna, sądząc z tego, co da się przeczytać i usłyszeć. Kiedy ona będzie, jak to będzie wyglądało, na jakim to jest etapie? Czy w tej chwili jest na etapie uzgodnień? Ja myślę, że najważniejsza rzecz jest, aby ta debata była wystarczająco długa, aby mogła być naprawdę merytoryczna, czyli powinna trwać ona co najmniej 1 godzinę. Uważam. I powinna być ogólnie dostępna do wszystkim mediom. Sam na sam taka debata? No sam na sam, może z jakimś, albo jakimiś moderatorami. Tak. To by się przydało. Ale czy są jakieś negocjacje w tej sprawie? Jakieś są jakieś negocjacje, ja się nimi nie zajmuję, ale chcę Co tylko powiedzieć,
Słucham? No ja tylko chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że to do tej debaty dojdzie, bo nareszcie będziemy mogli wytłumaczyć sobie nawzajem i także Polakom, o co naprawdę chodzi. I dojść do tego, jakie błędy zostały popełnione w przeszłości, bo mimo, że w 4/5 ta reforma z 98 roku naprawdę była bardzo dobra, to w 1/5 popełniono poważny błąd. I jak teraz tamte błędy naprawiać. Myślę, że już jesteśmy w innym świecie. 6 tygodni temu oponenci mówili, rząd chce położyć łapę na pieniądzach przyszłych emerytów, aby ratować budżet, dzisiejszy budżet. Ten z podpisu, który od dzisiaj będzie chodził w telewizji, też to mówi. Tak, ale ja myślę, że PiS w ogóle w tej debacie jakby nie istnieje, nie jest obecny i fakt, że PiS tak mówi, no to tylko świadczy o tym, że w ogóle tej debacie się nie przysłuchiwali, ale to, co jest ważne, jest, że jak mówię, 6 tygodni, 2 miesiące temu debata była, ci, którzy nie zgadzali się z rządem, mówili, rząd chce położyć łapę na pieniądzach przyszłych emerytów, aby łatać dziurę w budżecie dzisiaj. Dzisiaj ci oponenci mówią, rząd chce zrobić coś, co spowoduje, że wzrost gospodarczy w przyszłości nie będzie aż taki szybki, jak mógłby być. Tak mówi Leszek Balcerowicz. I ja uważam, że tu też się myli. Ale to jest zupełnie inna debata. To jest debata o tym, jak... Nie o kradzeniu pieniędzy, tak. Nie o dziurze w budżecie, tylko o styku między systemem emerytalnym i wzrostem gospodarczym, rozwojem Polski. Ja uważam, że to, co my proponujemy, przyczyni się lepiej do szybkiego wzrostu gospodarczego, do nadganiania Niemiec i Europy, i przecież cele mamy te same, niż to, co istnieje obecnie, i także niż to, co proponuje Leszek Balcerowicz, bo on zresztą już nie proponuje ratowania obecnego systemu, tylko chciałby go zmieniać w sposób, który jest naprawdę istotnie różny od tego, co mamy dzisiaj. I także moje pytanie do niego by było, to dlaczego o tym nie mówił przez 11 lat? To jest jedno z najciekawszych pytań, które chyba nie tylko Leszka Balcerowicza dotyczy, ale dużej grupy ekspertów ekonomicznych. No jeśli o mnie chodzi, to mogę przyznać, że po prostu uważałem, że to, co ojcowie tej reformy mówili, było prawdziwe. Sam pisałem rzeczy, które dzisiaj wiem, że były kompletnie i totalnie błędne, tylko że różnica polega na tym, że ja się do tego przyznaję. To mamy pierwszego polskiego Greenspana w tym studiu, proszę państwa. Minister racji Jacek Rostowski. Wierzyłem, no, ale pomyliłem się. Tak, tylko że to jakby nie było centralne, jeśli chodzi o moje prace, więc może mi łatwiej jest się przyznać i przyznaję się, że łatwiej jest mi się przyznać do tego błędu, ale... Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Szczyt euro, krajów strefy euro dziś, to jest porażka Polski, że nas tam nie ma i że oni tam się gromadzą, czy to szkodzi naszej pozycji? Ja panu powiem, jaki jest żywotny interes Polski, aby strefa euro się nie rozpadła. Bo jeżeli strefa euro się rozpadnie, to nie będzie do czego przystąpić. Nie tylko, nie będzie Unii Europejskiej. I to by była absolutna katastrofa. Żywotnym interesem Polski jest, aby wobec tego, aby strefa euro się nie rozpadła, się ustabilizowała i się lepiej rozwijała. I niektóre rzeczy oni naprawdę mogą zrobić tylko między sobą. I przyrzekli nam, że wszystko, co można robić w ramach 27 krajów, będzie robione w ramach 27 krajów. Dla nas dużo gorzej by było, że gdyby na skutek naszej obecności, no i jednak trudniej jest w 27 niektóre rzeczy, decyzje podjąć, skutek byłby późniejsze, gorsze ustabilizowanie strefy euro.
Bardzo dziękuję. Minister Jacek Rostowski był moim gościem. Dziękuję, panie ministrze, i będziemy obserwowali tę debatę. Dziękuję państwu. Dzisiejszą, naprawdę trzymając za nią kciuki. Po 16 gościem Grzegorza Chlasty, w popołudniu Radia Tok FM będzie Olgierd Dziekoński, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, i rozmowa będzie oczywiście dotyczyła spotkania u pana prezydenta, jeżeli ono się do tej pory skończy. Mam nadzieję, że się skończy. 8:01 informacja.